a wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy. Na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 21 werset. Od setek lat debatowanie o wszelkich możliwych problemach życiowych i politycznych było ulubionym zajęciem Ateńczyków intelektualistów, którzy nie musieli poświęcać swego czasu tak prozaicznym sprawom jak troska o byt, która zaprzątała umysły ich współobywateli z niższych warstw społecznych. W starożytnych Atenach powstawali filozofowie, którzy dzięki oratorskim zdolnościom potrafili w zadziwiający sposób krzewić swoje idee. Każdy z nich miał swoich zwolenników oraz własną szkołę filozoficzną. Niezaspokojonym dążeniem do nowości, bliskim także dzisiejszemu człowiekowi, można przypisać w dużej mierze postępy w technice, nauce i badaniach. Strzeżmy się, abyśmy pragnienia mówienia lub wysłuchiwania czegoś nowego nie przenieśli zbytnio na duchową sferę. Bo skoro prawda Boża jest ostateczna i Bóg już od 2000 lat nie dołączył do niej nowych objawień, to nowości w tym zakresie mogą być tylko pochodzenia ludzkiego i przychodzić z dołu, nie z góry. Kto popatrzy na historię chrześcijaństwa od dni apostołów, znajdzie potwierdzenie tej prawdy. Nowe doktryny, które w miarę upływu czasu były dołączane do czystej chrześcijańskiej nauki, zupełnie rozmyły naukę apostolską i zmąciły jasne światło prawdy. W przeciwieństwie do tego przebudzenia pochodzące od Boga sprowadzały z powrotem wierzących na pewny grunt Słowa Bożego. Mężowie Boży, bolejąc nad stanem chrześcijaństwa, dokładali wszelkich starań, aby głosić Bożą prawdę w jej pierwotnej formie i podporządkować się jej we wszystkim. Nie wprowadzali nowości, lecz szukali tego, co było od początku, jak mówi pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset. A my, czy pozwalamy, aby jakieś ludzkie, zmienne nauki dotyczące chrześcijaństwa mieszały się z pouczeniami Słowa Bożego? Nie czyńmy tak. Biblia napomina, abyśmy podjęli walkę o wiarę, raz na zawsze przekazaną wszystkim świętym, i budowali się w najświętszej wierze. Nie chciejmy gonić za nowymi ludzkimi ideami. Radość wierzącego nie tkwi w debatach i dyskusjach. Znajduje ją w Słowie Bożym, jak uczy nas Psalm 119, werset 111 i jego wykonywaniu, jak poucza nas Ewangelia Jana w 15 rozdziale od 10 do 11 wersetu. Dlatego wróćmy do tego, co było od początku.